Maciek, słuchaj, wokół ciebie ostatnio się robi, oprócz tej kariery sportowca, sporo takiego szumu medialnego. I myślę, że sporo dał też ten wywiad w dużym formacie. On wyszedł bardzo ciekawie, mnie się on podobał. Chciałem cię zapytać o to, czy oprócz tej kariery sportowca, na której się na pewno skupiasz najbardziej i jakby twoja atencja w tym kierunku idzie w 100%, czy ta otoczka wokół sportowa, że tak głośno jest wokół ciebie, to dobrze czy to źle? Znaczy, szczerze mówiąc, jakoś nie odczułem, nie zauważyłem tego, że jest głośno. Wiadomo, że było... Wiesz, byle kogo do Kuby Wojewódzkiego nie zapraszają. Znaczy, to było zaproszenie ogólnie kadry skoczków, nie tylko mnie. I na przykład Piotrek był sam jako osobowość, my byliśmy jako drużyna, ale no, prawdą jest, że po wywiadzie, po sesji w dużym formacie zrobiło się troszkę głośniej. A no właśnie, ta sesja to taki odważny krok, bo mimo wszystko swoje musiałeś tam pokazać, że tak powiem, inne oblicze. Czy to powiedziałbym, że zostałem wzięty z zaskoczenia trochę, bo nie wiedziałem, na czym będzie polegać ta sesja. Wiedziałem, że na pewno umawiamy się na taki długi, szczery i fajny wywiad. Niekoniecznie o skokach narciarskich, co jak najbardziej mi pasowało. No i że w międzyczasie będą też jakieś zdjęcia. Nie wiedziałem, jak one będą wyglądać. Sesja trwała dość długo, była robiona u mnie w domu i wyglądało to tak, że po prostu zaczęliśmy od normalnych zdjęć i z biegiem czasu, jak można powiedzieć, troszkę się rozgrzaliśmy, rozluźniliśmy, no to padały różne propozycje, że jestem znany z tego, że raczej nie potrafię odmawiać i no łatwo mnie do czegoś przekonać. Zgodziłem się, bo zostało mi to pokazane w takim troszkę innym świetle i myślę, że to nie wyszło aż tak źle. I wiadomo, że jakieś tam kontrowersje wokół tego mogą być, ale... Ale nie żałujesz? Nie żałuję, bo naprawdę dużo pozytywnych takich wiadomości dostałem po tym, że jednak fajnie to wyszło. Można było się pokazać troszkę z innej strony, a akurat zdjęcia to coś, co lubię, także na pewno nie było jakoś łatwo, bo raz na, nie wiem, na pół roku robić takie zdjęcia, to trzeba jakoś się w to wszystko wczuć, ale jednak takie rzeczy są naprawdę fajne. Później, wiadomo, no Igrzyska Olimpijskie, no to takie wydarzenie, gdzie naprawdę dużo ludzi to wszystko śledzi, stąd też dosyć głośno było ogólnie o sportach zimowych, w tym, no wiadomo, głównie o Kamilu, Justynie, łyżwiarzach, ale też gdzieś tam pośrednio o mnie. No i na zakończenie sezonu gdzieś to zainteresowanie ogólnie skokami moją osobą na pewno było dosyć duże, ale po zakończeniu sezonu, oprócz tego, że brałem udział w programie Kuby Wojewódzkiego, nie odczułem jakiegoś, nie wiem, zwiększenia zainteresowania, także naprawdę muszę powiedzieć, że mam taki spokój, że nie wiem, no wiadomo, jest jakieś dużo zaproszeń na różne eventy, wydarzenia, ale oprócz tego naprawdę mogę się skupić na studiach, na treningach i to jak najbardziej odpowiada, że jednak przede wszystkim jestem sportowcem, a nie celebrytą, bo nie chciałbym na pewno iść w tym kierunku i też nie chciałbym, żeby ktoś mnie w ten sposób postrzegał, także już zaczęliśmy treningi, więc jestem w 100% skoncentrowany tylko i wyłącznie na tym. Właściwie to jest już taki jeden z ostatnich odskocznia. Eventów odskocznia jeszcze, żeby właśnie przed sezonem troszkę się rozerwać, rozluźnić, zrobić to, co się lubi, też pomóc, bo wiadomo, że to jest szczytny cel. No wiadomo, gdzieś tam przez wakacje parę jeszcze różnych wydarzeń takich będzie, ale już gdzie będę raczej jako anonimowy kibic, a nie jako ktoś zaproszony. To ostatnie pytanie co do lektury dużego formatu. Kim był ten anonimowy człowiek, który do ciebie wydzwaniał cały wywiad? Pamiętasz, tam był taki wątek, że Maciej Kot podnosi telefon, nerwowo się rozgląda po pokoju? Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam. Nam parę osób wtedy do mnie dzwoniło, ale w tej chwili... Czyli rozumiem, że ciut naciągnięte to było, to nie był jeden natrętny rozmówca, tylko po prostu kilka przypadkowych telefonów. Znaczy nie, no to prawda była, że telefon dzwonił co chwilę, tam była parę SMS-ów, parę osób dzwoniło. Pamiętam, że chyba nawet Grzesiek Sobczyk, czyli zastępca trenera, dzwonił ze dwa razy. Ale oczywiście tam miałem czas na ten wywiad, wiedziałem, kiedy mam trening, także wszystko było pod kontrolą. A to, że tam telefon wibrował, no to już nie moja wina. Kuba, do ciebie pytanie. Czytałem, zdaje się, że rozmówkę twoją z przeglądu sportowego i tam padło takie chyba troszeczkę smutne zdanie i powiedziałeś, że jak to tak dalej będzie wyglądać, to trzeba będzie się zastanowić nad kontynuowaniem kariery skoczka narciarskiego. Czy coś w tym momencie się zmieniło? Czy może troszeczkę bardziej pozytywnie do tego podchodzisz? Albo negatywnie? Czy jest jakakolwiek zmiana?
Znaczy, no nie tyle smutne, co po prostu prawdziwe. No, w moim wieku, stary jeszcze nie jestem, ale już w pierwszej młodości też nie. I tu już trzeba brać to tak... Jak na skoczko. Dokładnie, no. Trzeba brać to na poważnie. No. Albo tak tutaj macie, Kamil, że tu jesteśmy w czołówce, rywalizujemy, mamy z tego, no bądźmy szczerzy, no jakieś profity, pieniądze i tak dalej. No albo się bawimy w taki wolontariat, że coś poskacze, potrenuje, pobawię się. No to już no, nie ten wiek. Albo się dołącza do tej czołówki i faktycznie jest radość z tego, satysfakcja, że ciężko trenuje i są wyniki. No albo nie. Ja w tej chwili jestem na takim etapie, że trenuję równo z Maćkiem. Maciek no zresztą wie, bo razem chodzimy na treningi, nie odpuszczam. No ale coś tak się pokićkało, że jakiś jest zakręt w tej karierze. No i motywacja jest, żeby jeszcze pracować, bo już dawno mogłem te narty rzucić w kon i powiedzieć, no już nie. Ale tak ostatnio właśnie rozmawiam tu z kolegami, też innymi sportowcami, że jak się od kilkunastu lat w czymś siedzi, to nie można tak z dnia na dzień powiedzieć, że już nie. Bo za tym znowu by się wróciło i to tak nie działa. Więc bardzo bym chciał wrócić do tej czołówki i rywalizować z Maćkiem, z najlepszymi, ale zdaję sobie sprawę, że tak... jeszcze parę lat na takim poziomie, no to mi to nic nie da, że muszę brać się za pracę. Tutaj rodzice też poganiają, no że jak tak to ma wyglądać, to też gdzieś tutaj do pracy, do roboty, no to już jest taki wiek, więc nie chciałbym bardzo, no ale no, może nie myślmy tak negatywnie. Jest kolejny sezon przed nami, wiem, że będzie bardzo ciężko w moim wykonaniu, no bo jestem tylko w klubie, tych pieniędzy jest mało, ale dopóki jest jeszcze iskierka nadziei i te chęci, bo to jest najważniejsze, to będę walczył, no i dopiero po sezonie przyjdzie znowu czas na jakieś rozliczenia. Na razie chcę po prostu wrócić do takiej normalności, do takiego poziomu, żeby rywalizować tutaj z juniorami, z seniorami, a nie tam być na szarym końcu. I dopiero wtedy można myśleć, co dalej robić. Więc ten sezon jeszcze na pewno chcę przetrenować, przeskakać. Kończę teraz pisać pracę magisterską, będę bronił się. Pewien etap się też zamknie ten na studiach. Będą ważne decyzje, ale to jeszcze nie teraz. Nie chcę o tym myśleć, na razie jeszcze te skoki, studia. A co będzie, to zobaczymy. Czyli rozmowę o potencjalnych alternatywach zostawiamy na kanapę za rok o tej porze. Znaczy powiem tak, że z wielką chęcią za rok o tej porze na tej kanapie porozmawiam. Mam nadzieję, że tu znowu będziemy mogli być, grać, bawić się, więc z przyjemnością porozmawiamy. A czy rozmowa będzie miła, to się okaże. No, pewne decyzje będą już musiały być podjęte, no bo kolejny rok w kalendarzu. Może już będą decyzje podjęte, zobaczymy. Na tą chwilę trenuję, skaczę, uczę się, studiuję. Najbliższe miesiące będą bardzo ważne, one pokażą, jaki jest mój potencjał, czy mogę wrócić tam do czołówki, czy jest stanie w miejscu, czy wręcz cofanie. Zobaczymy, za rok porozmawiamy, oby było bardziej optymistycznie. Okay. Ostatnie pytanie. Maciek, no, tak jak mówię, co roku się spotykamy i co roku rozmawiamy. Ja powiem, że ten szum medialny według mnie, przynajmniej wokół ciebie jest większy, ale przyjeżdża ten sam chłopak, który podobnie udziela odpowiedzi na każde, cierpliwie, spokojnie na każde pytanie. Tak będzie do końca już? No mam nadzieję. Myślę, że właśnie o to chodzi, że mimo, że nie wiem, ktoś osiąga jakieś dobre wyniki i jego popularność się zwiększa, nie wiem, lajków na Facebooku przybywa, czy tam ludzi, którzy obserwują na Twitterze, to mimo wszystko trzeba dalej pozostać sobą i bardzo cieszę się i miło mi, że to mówisz, bo no już chyba od 4 albo 3 lat zasiadamy na tej kanapie lub pamiętam też na trawce, jak jest ładna pogoda i rozmawiamy, także kontakt mam z ludźmi, z którymi poznałem się chociażby tu w Szczecinie, tak jak z wami, z innymi. Co roku gram z tą samą drużyną amatorską i myślę, że oni też mogą potwierdzić, że co roku przyjeżdża ten sam Maciek i Kuba. I myślę, że tak będzie cały czas, bo jestem osobą, która nie lubi się zmieniać, podporządkowywać temu, co inni mówią, no, chyba że popieram to, co inni mówią. Wiadomo, że uwagi innych osób są bardzo cenne, ale myślę, że ciężko będzie mnie zmienić. To panowie, jeszcze raz, pobawimy się w Nostradamusa. Jeszcze raz, wynik Realu Madryt dzisiejszy? 3-1 dla Realu. A tutaj? Na dzisiaj. Oby były emocje i w karnych wygra Atletico. Dobra, dziękuję bardzo, do usłyszenia.